Dobra, ja nazywam się Tajmek i witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z mapki Minecraft Wyspa Mrozu. Część druga, sorry, że tak mówicie, ale jestem troszeczkę niewyspany. Znaczy jestem wyspany, ale trudno jest mi się teraz przyzwyczaić do tego, że jest zmiana czasowa. No i co, jesteśmy w bunkrze Lulaba. Czekajcie, zobaczę, czy czasem się nic nie ścina. Znaczy, czy OBS wszystko nagrywa, bo może być równie być dobrze tak, że nic nie nagrywa. No i co, idziemy dzisiaj do bunkru Lulaby. Jesteśmy w bunkrze Lulaby i schodzimy dzisiaj na dół do schronu. Więc tak, zjedź na dół window. Have arrived at your destination. Od tej pory poziom trudności to pokojowy. Oh, thank goodness. Strefa A1. Powiem wam, że będzie cały odcinek eksplorowania tego, albo może nawet dwa. To były dwa. Czekajcie, bo sprawdzam, wiecie, czy mi się wszystko nagrywa, bo równie może być tak, że może mi się się tora. No to zaczniemy od strefy A1. A1. Gorączka, strzały. Jara to od tygodnia ma gorączkę. Za każdym razem, gdy mierzę jego temperaturę, ta nie spada poniżej 38 stopni Celsjusza. Muszę go zaprowadzić do medyka. Inaczej skończy się to katastrofą. Dół. Okej. Okay. Ja cię sprawdzę. Okej. Okay. Nie fajnie. Te dźwięki mi się nie podobają. No fajny, skąd wam powiem. Notatka anonima, przymus. Nadzorca magazynu broni przesłał nas do tego zakurzonego bunkra w celu zakwaterowania się na czas nieokreślony. Co jak co, ale cała ta sytuacja nie podoba mi się. Oni coś planują, tylko co? Anonim. No nie wiadomo, jesteśmy niestety w takich czasach, że nie wiemy, kto co planuje. Przymus. Zostałem powołany do pracy w kotłowni. Nadzorca na swoim przemówieniu nakazał wszystkim mieszkańcom przymusową pracę na rzecz dobra ogólnego. Dziwne podejście do trudnej sytuacji. Right. A może coś jest tak naprawdę not okay. Albo dobra, zostawię. Otwarte drzwi. To było. Mój mąż Michael pracuje w fabryce skuterów śnieżnych. Od kilku ostatnich tygodni organizacja wywiera presję na pracownikach, obiecując, że mogą zniszczyć ich firmę na rynku. Niedopuszczalne jest, aby firma pseudonaukowa ośmieliła się mówić takie rzeczy. Michael zadzwonił do mnie i obiecał, że wkrótce do mnie przybędzie. Nareszcie będę mogła spotkać się z moim skarbem, Catherine. Tylko pytanie, czy skarb przychodzi... A nie, było napisane mąż. Dobra. A5. Papier. Dobra, co my tu mamy? A6. Nieudany eksperyment. To jest ciekawe. O, piecyk jest, okej. Mój były przyjaciel z lat młodości zadzwonił do mnie w pośpiechu. Barney zapowiedział mi o nieudanym eksperymencie na wyspie Macquarie, który miał zmienić losy świata, całej ludzkości. Podobno sytuacja jest napięta i nie wiadomo, co ma się wydarzyć. Nazajutrz ponownie się ze mną skontaktował z tragiczną wiadomością. Wyspa Macquarie upadła, eksperyment zawiódł i spowodował katastrofalne skutki. Zaleciłem Barneyowi, aby jak najszybciej uciekł ze stolicy i przyjechał na to nikomu nie znaną wyspę. Powinien zjawić się tutaj jutro, Edward Smith. Uhu. That's not cool. Dobra. Widzę, że nieciekawa sytuacja. Strefa B1. Od razu nie podoba. Ja i tak te pochodnie zaświecę. Jadalnia. Wojsko. A jedzenia nie ma? Wiecie, albo mi się zdawało, albo telefon mi zawibrował. Słuchajcie. Nie, chyba mi się zdawało, albo to komuś innemu. Tak mogło być. Wojsko. Podczas trwania wspólnego obiadu do pomieszczenia wtargnęli się wojskowi z karabinami. Rozkazali nam szybko wybiec z pomieszczenia i wziąć najpotrzebniejsze rzeczy. Nie odpowiadali na zadane pytania i wyjaśnienia. To było straszne, anonim. No pewnie doszło do jakiejś sytuacji. Mogło dojść albo do ataku na ich bazę, albo mogło dojść do czegoś gorszego. Też jest taka możliwość, dobra.
piżarnia. W piżarni coś musi być, nie może być tak. Mięsko, które mogę upiec, tylko szkoda, że piecyka nie mam. O, to się już może bardziej przydać. Arbuzy, arbuzy to tam. No, jedzenie starczy, tym bardziej, że jak tu są, jak żyją krowy, to tym bardziej powinno wszystko starczyć. Dobra. Dalej, AB1. Też mieszkanie, książki zwykłe. Notatka Lukasa. Przybywanie w tym bunku to najgorsza rzecz, jaka mnie spotkała. Rozumiem, że chcieli dobrze, chcieli, żeby zwykli ludzie schowali się przed grzechami tej wyspy. Jednak po co, skoro to jest ich obieg i nadzorca to ich człowiek? Planuję zebrać małą grupkę i uciec z tego skorumpowanego miejsca. Może natrafimy na coś lepszego. Lukas. Okej. Notatka Nopsa, mimo że chęci nie mogę. Po czasu. Okej, to są te miejscówki, które jeszcze będę chciał sprawdzać, okej. Już myślę, o, czemu ja tu, czemu to tutaj za ten, notatki, dobra. O, George i Jerry. A ten kod to mogę schować. George, mój brat George od wczoraj zachowuje się dziwnie, nie rozmawia z nikim, unika każdego i przed wszystkim chodzi o kół. Chodzi w kółko, mimo szczerej chęci pomocy ten je odrzuca, on coś wie, ale boi się to komuś powiedzieć. Powiedziałem George'owi o planowanym ucieczce z bunkru, do tej chwili, w której piszę tą notatkę, dalej nie otrzymałem odpowiedzi. Coś go gryzie. Pracuję w sali komputerowej w tym bunkrze i wszystko byłoby dobrze, gdyby nie dziwne zachowanie nadzorcy. Widzę, że facet powoli wariuje i nie zdaje sobie z tego sprawy. Podczas pracy usłyszałem rozmowę jego z nieznaną osobą. Podobno planują masowy transport ludzi tutaj, zamieszkujących do obiektu zero. Nie mam pojęcia, czym jest ten obiekt, jednakże wiem, że mielibyśmy tam pracować w pocie czoła dla Snow. Lukas przyszedł do mnie i zaproponował ucieczkę z tego miejsca. Postanowiłem uciec i nigdy tu nie wracać, Jerry. No i dobrze zrobili, no i dobrze. No, no tak nie powinno być. Pracować w takich warunkach. Dobra, kolejna część sprawdzona. No i co, idziemy dalej. Kolejne części tego budynku. Oj, coś czuję, że to będzie chyba odcinek głównie eksploracyjny, ale pokój medyczny. Mikstura regeneracji, natychmiastowe leczenie, szybkości, szczęście. No wszystko fajnie, tylko boję się, że mi zaraz się nie zmieści w ekwipunku nic. Do mojego gabinetu przyszedł niejaki Jared, niedługo jego przyjaciela pacjent ma silną gorączkę. Całe szczęście, że chory przybył do mnie. Gdyby nie szybka interwencja, że doszłoby do katastrofy. No i racja, no. Mogłoby dojść do zachorowania mnóstwa ilości osób. Czekajcie, sprawdzę, bo sorry, że sprawdzam ten, ale I'm a bit scared, że zaraz się coś i się spierdzieli. Prysznic. O, tak dobrze. Tego mi było trzeba. Sorry, jeśli będę tak księgę przechodził między ekranami, ale nie chciałem do damskiej, halo. To wy. Męska. Ale jest ciemno, to nie wejdę. Sprawdzam co chwilę OBS-a, bo ostatnio pamiętacie, że mi się wyłączał dźwięk. Znaczy, ja mówiłem wam, że w filmiku nie było dźwięku. Nic tu nie ma. Chyba osoby tutaj mieszkające musiały uciekać w pośpiechu w takim razie. Bo nie ma żadnej, ale to żadnej informacji. Kurna, no. OBS-a widzę, że mi ścina i trochę się boję, że może być coś nie tak.
Okej, okay, ostatnie pomieszczonko. Sala komputerowa. Okej, okay. Widzę, że tu byli też informatycy. Szkoda, że ja na informatyka nie poszłem. O, wiadomość od Jerego. Wiadomość od Jerego, szanowny nadzorco, od tygodnia serwery w naszym bunkrze nie działają poprawnie. Proszę o przesłanie technika, by naprawił usterkę. Dziękuję. I chyba... nie naprawił. Będzie co czytać. Teraz wszystko chowamy i robimy tak. Raz, dwa, trzy, cztery. Zostałem przesłany na tą wyspę jako zarządca magazynu. Nie wiedziałem, co spotka mnie w przyszłości, przyszłości czarnej i przesiąkniętej nienawiścią. Teraz zadzwonił do mnie 19 września, by ustalić ze mną warunki pracy i główne cele jako zarządcy magazynu. Myślałem, że to nowa droga w moim życiu, nowe wyzwania, nowe doświadczenia. Myliłem się. Tak naprawdę chodziło o zatuszenie tego, co ma się wydarzyć. Wkrótce potem w październiku przemianowano magazyn na fort mający być w posiadaniu bandytów. Teraz zapewnił mnie, że wie co robi, wysłał mnie do tego bunkra. Zarządzanie magazynem to coś, czego chciałem doświadczyć, w przeciwieństwie do wyniszczonego, zakurzonego bunkru. Okej. Okay. Notatka numer 2. Otrzymałem pilny telefon od samego Newtona. Było to późnym wieczorem, kiedy większość spała w najlepsze. Wczoraj przekazał mi rozkazy na kolejne dni. Jednym z nich była wizyta agentów w moim bunkrze w celu wywiezienia wszystkich cywilów do opuszczonej kopalni ochrzczonej kryptonimem Obiekt Zero. Podczas zasiadania na stanowisku zarządcu magazynu słyszałem co nieco o tym obiekcie. Podobno miał służyć do wydobywania rzadkich minerałów, by wzbogacić snop. Kopalnia ta, z tego pamiętam, znajduje się na wschód stąd. Podnóża góry. Okej, widzę, że kolejna miejscówka, do której się udamy. Notatka Jacka 3. Im bliżej planu Charles, tym bardziej się niepokojnie. Ciągle czuję dreszcze i spływa po mnie pot. Ten człowiek zabrał mi wszystko, co miałem i marzyłem mieć. Nie wytrzymał tak dłużej. I chyba on tutaj zmarł, ale nie jestem pewny. To koniec. Tak. Czyli on po prostu zmarł. I kopalnia jest obok podnóża góry, czyli chyba chodzi o ten obiekt zero, w którym ja byłem. Dobra, ale my w następnym odcinku nie udamy się tam jeszcze. Tylko udamy się w stronę... obozu rebeliantów, w którym ja chyba jeszcze nie byłem. Ale nie jestem pewny. Nie, bo ten odcinek trwa trochę za krótko, ale jeszcze sprawdzamy dokładnie wszystko, co tutaj jest. Dobra, to by było na tyle w takim razie. Mów. Dobra. No i gotowe. No to co, udajemy się teraz w stronę obozu rebeliantów. I obóz rebeliantów miał być... na północny wschód od latarni morskiej. Tylko teraz muszę wrócić do latarni morskiej, kurda. Ej, na to się ulało mleko. Dobra. Teraz pytanie, czy ja znajdę tą miejscówkę. Dobra widzowie, udało mi się dojść do metra obiektu zero. I tak naprawdę okazuje się, że to chyba jest ostatnia lokalizacja. Tak, to chyba jest ostatnia miejscówka, do której już jest zakończenie. Więc tak, sprawdzimy w tym odcinku tą miejscówkę. I w następnym odcinku będziemy mieli już koniec serii. I później będzie pewnie live halloweenowy. I ja już się do niego przygotowuję, już jest przygotowana miniaturka. No a jeśli się wszystko powiedzie i mówię, jak nam się uda wbić cel, to... let's go, seria cyberpunka. Dobra, no to co, wchodzimy.
Słyszę dźwięki i biorę MCMG MP5. Okej. Okej. No i nice. Co my tu mamy? Ammo do AK-47. No nie mam AK-47, to nie. Albo w razie czego wezmę. Oh shit. Nie działa. Śluza dla budowniczych, to sobie sprawdzimy, o ile jest, nie jest zamknięta. Sorry, że sprawdzam, ale chcę wiedzieć po prostu, czy wszystko jest ok. Węgiel i ammo. Które to było na tacce? A to wszystko już sprawdziłem, czyli pana Nopsa nie jest potrzebna tatka. Pana Jacka spała najlepszy, przekazał lokalną była wizyta agentową. I to jest do obiektu 0. Także to nie. No to co, sprawdzamy całą tą miejscówkę. O ja tu nie, a jest notatka Paul. Całe szczęście, że przybyłem do tego obiektu z tymi zapasami. Gdyby nie ja, robotnicy nie odkopaliby części uwięzionych pracowników. Brygadier Mark podziękował mi za pomoc. Pit nie musiał już niczego się obawiać. Okej. I mieli tutaj nieciekawą sytuację. I w ostatniej chwili kogoś przed zjedzeniem. Noise. I love this klimat. Dobra. Bierzemy wszystko po kolei. I jest AK-47 i ammo, które zebrałem. Jedzenie, ammo do AK-47 i żelazo, które też sobie schowam. Tak, co tu jeszcze? O! Notatki. Dobra, obstawiając, że to jest koniec, że to jest ostatni odcinek, to tak medkit, to sobie wezmę jako tarczę, to sobie wezmę i tak, dzień pierwszy. Dzień pierwszy, schowaliśmy się w śluzie dla pracowników. Jest tu zimno, ale nie tak jak na głównym holu, temperatura ta wynosi minus 30 stopni Celsjusza, jest na piątka. Większość pracowników pozostała na zewnątrz, wieczorem słyszeliśmy krzyki za grotami, to była naprawdę zimna noc. Dzień drugi. Udało nam się zabrać garść zapasów pożywienia i wody. Straciliśmy łączność z fabryką skuterów śnieżnych. Nawet kontakt z obiektem zero spełza na niczym. Mac zaproponował nam grę w karty, by zapomnieć o tym koszmarze. Okej, czyli nieciekawa sytuacja była tutaj. Dzień trzeci. Wszystko się nagrywa. Nice. Todd obudził się dzisiaj w nocy i postanowił pospacerować na zewnątrz. Odnaleźliśmy go innego nad ranem. Wydawał się niepoczytalny, ale żeby aż tak. Została nasza czwórka. Powoli kończą nam się zapasy węgla na rozpalanie pieca i ogniska. Dzień czwarty. Luke i Frank postanowili się przygotować i poszukać w okolicy kilku kut drewna. Może wychodzenie stąd podczas tej apokalipsy jest głupie, ale nie mamy innego wyboru. Jeżeli skończy nam się rozpałka, to podzielimy los Todda. Todda. Temperatura dalej utrzymuje się na niskich wartościach. Nie wiem czemu, ale to strasznie mi Frostpunka przypomina, ale może dlatego, bo jestem fanem. Dzień piąty. Straciliśmy kontakt z Luke'iem i Frankiem. Cholera, coś musiało się z nimi stać. Miejmy nadzieję, że nie została ich burza śnieżna, bo jak tak, to jest pewne, że do nas nie wrócą. Ja wraz z Maxem postanowiliśmy zorganizować poszukiwanie. Zostaliśmy tylko my i od nas zależy, jak potoczą się losy nas wszystkich. Dzień szósty. Najprawdopodobniej ostatni. Dzień szósty, o poranku nadal nie pozostaliśmy Luka i Franka. Podążając na północ dotrzemy do miejsca, w którym mieli zbierać opał. Jeżeli nas tutaj nie ma, to albo odnaleźliśmy pomoc dla pomoc, albo spotkał nas los, taki sam los jak Luka i Franka. Na północ, dobra, to się przyda. Liścik Elizy trzymamy do końca. Rozpiska obiektów mi się nie przyda, bo to już pewnie będzie koniec. I mamy spodnie wojskowe. Zbroja 2. No to nie będą ok. Okej, no to fajnie się tu urządzili przynajmniej. Tylko kurna zimno, widać, że zimno. Sorry, że tak sprawdzam, ale nie nagrywają się. Znaczy nie nagrywają się, ale mam wrażenie, że się po prostu... Something is not okay. No ale jest na szczęście wszystko okej, dobra. Tutaj widzę, nie ma przejścia, ale powiedz, przepraszam, że sprawdzę, okej. Wow! Dobra, muszę pamiętać, że jak jest, no, że po prostu jak nie ma, o, to sobie wezmę. Metki też i tak, notatka Marka i tak. Notatka Marka numer 1. Charles Newton poprosił mnie o spotkanie w dniu dzisiejszym w sprawie przyspieszonej budowy metra do bunkra do obiektu 0.
mimo wielu ostrzeżeń ten nie raczył nawet racjonalnie odpowiedzieć. Przyspieszone prace w tego typu skale mogły skończyć się katastrofą. Budowniczy Mark. Okej. Okay. Statka Marka 2 stał się dokładnie tak, jak przewidziałam. Połowa metra zawaliła się w mgnieniu oka. Większość robotników znajduje się po drugiej stronie zmarzliny. Mimo wielu prób uratowania pracowników, nie udało im się uratować. Udało nam się nam uratować pracowników na czas. To był smutny dzień. Mark. A ciekawe, czy ja tam mogę się dostać, bo byłoby naprawdę ciekawie i też tak zrobię, czekajcie. Gdzie jest mój... Oj? A, czekajcie. A, woda. A wiecie co, zrobię taki jeden malutki teścik. A pytacie się zapewne, jaki? To już wam mówię, więc tak, wychodzimy z tego obiektu. Szukamy jakiegoś drzewa, szukamy trochę kamienia. Tu mamy trochę kamienia. Nie wody, tylko kamienia. Następnie poszukujemy trochę drewna. Tego jest tutaj obok naprawdę dużo. Wystarczająco. Robimy sobie crafting table, kładziemy go. A następnie... A dalej to już nie wiem. Dobra, więc tak, nie, czaszka szkieleta nie jest mi potrzebna. Mojego pieska nie ma. Zapomniałem go wziąć. Przykro mi, piesku. Przepraszam cię. Mam nadzieję, że na wolności będzie ci lepiej niż u mnie. A co ja robię? Jeszcze raz muszę kamienia szukać, no. Ja cię, pinkole. Uff. Zostały na szczęście jakieś... Na szczęście zostały jakieś... Niewiele tych. O. Jest. Dobra, coś zjeść. Teraz zjedzone. Teraz to tylko... Okej, okay, everything is fine. Everything is fine. Dobra. Tutaj. Słyszę zombiaka, także... What the? Nie, nie strzelę! I to jest mądra zagrywka, wam powiem. I tu. 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 No i jeszcze tu. No i dobra. Słyszę zombiaki, czyli po drugiej stronie coś musi być. Także robimy bardzo prostą rzecz. To znaczy tak. Trzeba się tam przekopać. Chyba tam nic nie ma. I to chyba tylko tak po prostu było napisane, że o, da się przejść, a tak naprawdę się nie da. Dobra, czyli co? Przeszukaliśmy całą miejscówkę. I dzięki wam, widzowie, za oglądanie tego odcinka. Mam nadzieję, że wam się odcinek spodobał. Zbiorę sobie troszeczkę drewna na pochodnie. I następny odcinek... Kończymy w obiekcie 0, czyli ostatniej miejscówce, do jakiej musimy się udać. Także no, to co, moi drodzy widzowie? Zrobię sobie na szybko pochodnie. Do zobaczenia. Trzymajcie się.